Cześć dziewiarki. Dzisiaj przed kamerą jestem ja, czyli najmłodsza z ekipy dziewiarkowej. Nazywam się Julia Rychel i chciałam pokazać Wam, jak zrobić koszyczki z sznurka bawełnianego. Do wykonania takiego koszyczka potrzebujemy oczywiście sznurka. Polecam do tego sznurek o rozmiarze 5 mm bądź sznurek o rozmiarze 3 mm. Różnice w wykonaniu takich koszyczków są dość znaczne ze względu na to, że sznurek o rozmiarze 5 wygląda znacznie bardziej zwarcie oraz bardziej estetycznie, ponieważ nie posiada dziur przy podwieszaniu. Za to sznurek o rozmiarze 3 znacznie przyjemnie się przerabia. Do wykonania też tego koszyczka potrzebujemy bazy. Mam tutaj do pokazania kilka takich baz. Najmniejsze o kształcie koła mamy z kilkoma wzorami. Jest to właśnie baza z folkowym serduszkiem, baza z rysunkiem koszyczka z włóczkami, bardzo tematycznie, oraz bazę z lamami, inaczej alpakami. Jeśli chcemy mieć większy koszyczek, mamy też do wyboru koszyczki. Mamy do wyboru też bazy o kształcie koła większe. Jak widać tutaj pokazane, to ta baza jest znacznie większa i przydaje mi się jak do wykonania osłonek na kwiatki z większą gabaretowo-doniczką. Możemy też wybrać bazę o kształcie prostokąta bądź kwadratu. Nie wykonałam co prawda jeszcze z nich żadnych osłonek ani koszyczków, jednak zabieram się też do tego. I ostatnim przydatnym akcesorium do wykonania takiego koszyczka są szydełka. Ja wykonuję ten koszyczek na szydełkach od rozmiaru 6 mm do rozmiaru 8. Jednak doszły mnie słuchy, że można też robić na szydełku numer 12. Jednak kiedy ja próbowałam zrobić z tego szydełka, bardzo bolała mnie ręka, co nie zdarzyło mi się przy przerabianiu koszyczka szydełkiem numer 6 czy 7. Kiedy chcę właśnie zrobić koszyczek z rozmiaru 5 mm sznurka i robię pierwsze okrążenie, czyli wkuwam się w te dziurki, pierwszym problemem, jakim napotkałam, jest to, że szydełko numer 8, którym najczęściej przerabiam sznurek 5 mm, szydełko blokuje się i ciężko jest mi przeciągać to szydełko przez te oczka. Dlatego wybieram mniejsze szydełko, żeby najpierw zrobić sobie pierwsze okrążenie, a następnie dopiero przekładam się na szydełko numer 8. Pokażę Wam więc, jak zrobić pierwszym sposobem koszyczek. Ja nazywam ten sposób ryżem. Zrobię go na sznurku numer 5 i biorę na początku szydełko numer 7. Tutaj mam sznurek już rozpoczęty. I żeby wykonać taki koszyczek, przekładam szydełko przez otwór. I mamy tutaj taką pętelkę. Trzymamy końcówkę sznurka, żeby nam nie uciekała. I następnie wbijamy się w kolejną dziurkę i przekładamy pętelkę tak, żebyśmy miały dwie pętelki na szydełku. Następnie przekładam znowu sznurek przez jedną oraz drugą pętelkę, żebym miała w sumie jedną. Powtarzam tę czynność dookoła
bazy, pamiętając o tym, żeby sznurek był cały czas schowany. Jak tutaj widzicie, z czasem bywa trudne ze złapaniem sznureczka, ponieważ chce on uciekać. Zdarza się to wtedy, kiedy szydełko jest za małe bądź na styk dobrane. Wymaga to większej precyzji niż gdybyśmy dobrały szydełko chociażby o rozmiar większy. Więc przerabiamy dalej. Mamy tutaj jedną, przekładamy przez dziurkę. Mamy dwie pętelki i znów tworzymy z tego jedną pętelkę. Widać tutaj, tak prezentuje się początek pierwszego rzędu. Że jak robię właśnie takie koszyczki, w zależności czy mają być to doniczki wiszące, czy może koszyczek na jakieś babiloty. Uważam, żeby obrazek był albo na stronie zewnętrznej, jeśli chcę, żeby rysunek było widać od dołu, jak na przykład wieszam osłonki z kwiatkami na oknie, lub jeśli chcemy właśnie mieć koszyczek taki do schowania różnych rzeczy, to żeby obrazek było widać, kiedy zobaczymy na koszyczek, żeby był on w środku. Kiedy przerabiam koszyczek, pilnuję tego, żeby jak go przerabiam, żeby było pokazane, żebym miała cały czas od wewnętrznej strony. Pierwszy rząd zazwyczaj idzie mozolnie, ze względu właśnie na dość ciasne dziurki. Ale z czasem pójdzie to coraz szybciej. Słyszałam właśnie, że wiele osób nie wie za bardzo, jak zabrać się do takich koszyczków. Więc postanowiłam to pokazać. Kiedyś zaczynałam robić właśnie takie koszyczki ze sznurków z pasmanterii. A bazę mieliśmy edziwiarkowe. Miałam edziwiarkowe. Szybko się zniechęciłam do tego, ponieważ sznurek był za gruby i bardzo ciężko mi się przerabiało. Ręka mnie przy tym bardzo bolała. I jak to dla dziecka, było to zniechęcające. Potem dostałam sznurek od firmy ISPE, jednak ten sznurek był pleciony, a nie szydełkowy, co poskutkowało tym, że faktycznie lepiej się robiło, jednak sznurek rozdwajał się i wychodziło to nieestetycznie. Bardzo przyjemnie zrobię się na tych sznurkach właśnie te koszyczki, ze względu na to, że są one miękkie. Jednak są szydełkowe i nie mają tendencji do rozwajania się. I jak tutaj widać, kiedy jestem już, dokończam okrążenie, dwa razy wkuwam się w tą jedną dziurkę. Spowoduje to, że koszyczek nie będzie aż tak zapadać się w sobie.
Jako, że sznurek mam o rozmiarze 5 mm, przechodzę teraz na szydełko numer 8. I żeby wykonać wzór, ja to nazywam ryżowym, wkuwamy się w obie te nitki, przeciągamy i idziemy tak samo jak w rządzie pierwszym. Znowu wkuwamy się w obie nitki i przechodzimy przez obie pętelki. Wykonujemy te ruchy tak długo, aż będzie, jak będziemy chcieli uzyskać wysoki koszyczek. Ja zazwyczaj wykonuję te koszyczki tak długo, aż zakryją mi całą doniczkę. O. I właśnie tutaj widać początek, jak będzie wyglądać dany wzór. Ze sznurka numer 5 robi się troszkę ciężej. Właśnie ze względu na to, że jest grubszy i bardziej sztywny, ale dzięki temu nie będzie on zapadać się w sobie, jak to ma tendencję sznurek numer 3. I żeby zapobiec właśnie zapadaniu się w sobie, zapadanie się w sobie jest to takie zjawisko, że mamy szeroką bazę, więc sznurek rozciąga się w tych okolicach, a następnie przerabiając go dookoła, on zwęża się w sobie i tworzy coś na kształt dzwonu, co nie każdemu może się podobać. Żeby zapobiec temu, a robiąc na sznurku numer 3, trzeba dodać w kilku rzędach po parę oczek. Ja dodaję to zazwyczaj na oko. Tak, jak akurat widzę, że przestaje się zapadać w sobie, to przestaję dodawać te oczka. A żeby dodać oczka, to wbijam się raz w to oczko, przerabiam razem i znów w to samo oczko wbijam się i robię dosłownie to samo, co wcześniej. I lecę z tym dalej. Takich dodawań oczek na tym wzorze nie widać, żeby zaburzał on efekt wizualny. Jak widać, już coraz szybciej mi to idzie. Rozluźnia się już ten splot. I zaczyna to być coraz bardziej automatyczne. To przyjdzie wraz z wprawą. Przy czym ja nie jestem ekspertką w robieniu na szydełku. Jak kiedyś mama chciała zachęcić mnie do robienia na szydełku, a mówiła, że druty to będzie za ciężki orzech dla mnie do zgryzienia. Próbowałam robić na szydełku, ale mi to nie podpasowało. Nie chciałam robić na szydełku, ja zawsze chciałam robić na drutach, ale słyszałam, że na drutach przecież musisz machać dwoma kijkami, a nie jednym. To jak chcesz to robić, jak nawet innego nie opanujesz? No jak się okazało, dwa kijki znacznie szybciej opanowałam niż ten jeden. Już dobiegam do końca z tym sznureczkiem, z tym okrążeniem. I już zaczyna być widać, jak ten koszyczek będzie wyglądać. I tutaj mamy jedno luźniejsze oczko, więc w tym oczku możemy zrobić dwa i wbijamy się do kolejnego rzędu. Zrobię jeszcze jedno okrążenie i pokażę, jak zakończy się dany sznureczek. Jak zakończy się dany koszyczek. Mnie do zrobienia
do zaczęcia robienia tych koszyczków, bardzo zachęciło to, że jestem na studiach przyrodniczych i zafascynowały mnie rośliny tropikalne, dokładnie ich hodowla, jakie warunki trzeba im spełnić, żeby czuły się jak u siebie w domu. Niektóre z tych kwiatów lubią dość duże nasłonecznienie, więc potrzebowałam jakiś osłonek, które będę mogła powiesić przy oknie, ponieważ w pokoju mam okna płaciowe. I tutaj właśnie widać na stole stoi na przykład filodendron Brazil, który jest zielony z żółtymi plamkami. Im więcej słońca, tym więcej żółtych wybarwień on ma, przez co jest bardziej charakterystyczny i będzie miał więcej zacienienia, będzie bardziej zielony i będzie zwyklejszy. Z drugiej strony w beżowej osłonce mamy marantę, która woli miejsca zacienione, więc musiałam znaleźć jej ciemniejszy kąt, w którym będzie czuła się dobrze. Tutaj widzę, że dobiegam już do... jestem już w połowie kolejnego rzędu. I żeby właśnie wykonać taką wiszącą osłonkę, jest dość prosto zrobić to uchwyt wiszący, ponieważ jak zaraz zobaczycie, zostanie mi nitka z sznurka i będę musiała coś z nią zrobić. Oczywiście można ją schować do wewnątrz, szydełkiem można ją ładnie ukryć, ale też można ją wykorzystać, odciąć dłuższy kawałek, żeby zrobić uchwyt. Widzę, że jestem już tutaj przy końcu. Jestem na końcu. I teraz, żeby zakończyć taki koszyczek, ja wkuwam się w oczko następne, przeciągam nitkę i teraz odmierzałam sobie dłuższą część sznurka, żeby zrobić właśnie taką osłonkę wiszącą. Żeby zrobić taką osłonkę wiszącą na okno. I tutaj widać, że wzięłam właśnie ten sznureczek. Obiorę tyle, ile bym chciała, żeby ten sznureczek miał to zawieszenie miało długość. I odcinam część dwa razy większą. Następnie, żeby były równe kawałki, mierzę sobie, właśnie składam na pół i przecinam w miejscu, w tej połowie sznurka. I biorę ten sznurek, przeciągam przez obie pętelki, zaciągam mocno oraz przywiązuję ten sznurek dosłownie naprzeciwko pętelki wcześniejszej. Tutaj. Przeciągam tą pętelkę.
zaciskam mocno i patrzę, gdzie jest pętelka naprzeciwko i od środka wbijam się szydełkiem i przeciągam tą nitkę. Przeciągam tak, żebym miała końcówkę do zawiązania. Zawiązuję na supełek, a następnie wkuwam się w oczko poniżej i przeciągam sobie pętelkę. Żeby wykonać koszyczek zamiast osłonki wiszącej, robię dosłownie to samo, że zamykam w ten sposób oczka, tylko że już nie szukam oczka naprzeciwko, tylko wkuwam się w oczko tutaj bądź troszkę niżej i sobie przesuwam w taki sposób, sobie nitkę chowam. Mogę ewentualnie tutaj jeszcze zrobić małą pętelkę, żeby się lepiej trzymało. To jest pierwszy sposób robienia koszyczka. Teraz pokażę Wam drugi sposób wykonania danego koszyczka. Ja ten sposób nazywam falami. Ze względu na specyficznie układający się wzór, który przypomina właśnie takie fale. Tworzę go poprzez pominięcie w oczku nici zewnętrznej i wkucie się tylko w nić wewnętrzną. Mam tutaj już przygotowaną część koszyczka następnego. Do tego użyłam małej bazy o kształcie koła, szydełka numer 6 oraz sznurka o rozmiarze 3 mm. Muszę teraz dokończyć pierwszy rząd koszyczka. Wykonałam go jak w poprzednim wzorze. Idzie on dość mozolnie właśnie ze względu na to, że jest to pierwszy rząd i zahaczam o drewnianą sklejkę. Na stole widać większą osłonkę właśnie wykonana tym wzorem. A w niej znajduje się Philodendron Narrow Escape. Philodendron ten jest dość specyficzny ze względu na swój pokrój, który niekoniecznie się pnie, jak to bywa w innych filodendronach. W końcu nawet nazwa filodendron świadczy o tym, że uwielbia się piąć, ponieważ filo to jest miłośnik, a dendron to są drzewa. Czyli po prostu roślinka kocha piąć się po drzewach i taka też jest jej natura, przez co w większości filodendronów oraz monster potrzebne są paliki do podtrzymywania giętkich łodyg. Ten filodendron jednak ma pokrój bardziej krzaczasty oraz ma mięsiste liście, na których powstają różne ciekawe przebarwienia. O, tutaj właśnie zakończyłam pierwszy rząd koszyczka i teraz, żeby zrobić ten wzór, muszę wkuć się nie tak, jak poprzednio robiłam w obydwie nici, tylko wewnętrzną i przekładam. I tworzę taki w ten sam ruch. Także tutaj pomijam zewnętrzną nić i przekładam przez tylko wewnętrzną i robię następnie słupek. Tylko wewnętrzne i słupek. I to jest cała filozofia robienia tego wzoru. Pamiętać jednak trzeba o tym, że ten wzór jest znacznie bardziej elastyczny, co może skutkować powstaniem efektu dzwonu na danym koszyczku. I wracając właśnie do tego filodendronu, zauważyłam ciekawą sprawę, ponieważ ostatni czasy ucięłam mu szczyt do ukorzenienia, a pierwsze liści, które roślina mateczna wytworzyła,
był tak jakby trochę niedorozwinięty. Był znacznie mniejszy, troszkę powyginany, na bardzo długiej łodyżce. Znalazłam informację o tym, że są to liście tak zwane zwiadowcy, którzy mają za zadanie zobaczyć, jakie są warunki na zewnątrz, bo coś mi ucięło szczyt. To czy mogę dalej się rozwijać i mogę wypuszczać pełnoprawne liście, czy jednak lepiej rozwinąć system korzeniowy i brać energię głównie ze składników pokarmowych zawartych w glebie. Tak, dalej wkuwam się tylko w wewnętrzne nici, robiąc przy tym półsłupki. I muszę co jakiś czas, myślę, że tak 4 razy mogę na jednym okrążeniu dodać oczka, żeby powiększyć średnicę tego koszyczka i żeby baza nie rozpychała się na zewnątrz i nie tworzyła tego efektu dzwonu. Wracając do listka zwiadowcy, zauważyłam, że bardzo dużo roślin ma ten typ sprawdzania, czy warunki na zewnątrz są ok. I żeby trzeba też pamiętać, że jeśli roślina uzna, że na przykład jest za mało światła, nie będzie chciała wytwarzać tych liści pełnoprawnych. A to może powodować zbyt dużą wilgotność w strefie korzeni oraz gnicie następnie tych korzeni i może to doprowadzić do utraty rośliny. Tutaj regularnie dodaję do kolejne oczka, żeby... Ojejku, nie wychodzi mi tutaj. Dodaję kolejne oczka, mniej więcej 4 do 6 oczek na okrążenie. Następnie jest okrążenie przerwy i znowu mogę dodać 4-6 oczek. Dodaję tak długo, aż zobaczę, że koszyczek idzie już prosto i nie próbuje mi uciekać do środka. Na doniczce tej większej właśnie widać lekki efekt dzwonu, uciekania właśnie środka koszyczka do wewnątrz, zapadania się w sobie. Był to koszyczek, że tak powiem, próbny z grubszego sznurka, więc na sznurku 3 mm ten efekt będzie znacznie bardziej widoczny. Widzę, że dobiegam tutaj do końca rządu. Tak prezentuje się pierwszy rząd wykonany sposobem fal. Zrobię jeszcze jeden rząd. A następnie pokażę, jak zakończać. Po drugiej stronie, już wcześniej wspominałam, jest to filodendron Brazil z rodziny filodendronów Scandens. Tutaj są 3 warianty kolorystyczne. Jest zwykły filodendron Brazil, filodendron Scandens. Jest on całkowicie zielony. Najszybciej rośnie z całej swojej rodziny. Jest filodendron Brazil właśnie, który z jednej strony ma zielone liście, ale też ma żółte bądź limonkowe przebarwienia. Oraz jest jeszcze filodendron Scandens Lemon Lime, który jest już całkowicie żółty i gdy będzie miał wystarczająco dużo nasłonecznienia, potrafi on stać się
bardzo jasnym żółtym, takim od słonecznego nawet do blado żółtego, taki trochę budyniowy kolor. Zdarzyło się liście. I nie jest to żadna wada rozwojowa dla liścia. Większość roślin pnących ma taką też specyfikę, że jeśli pnie się po paliku lub jakiejś podporze, wypuszcza coraz większe liście i coraz lepiej wybarwione. Jeśli zaś puści się je, żeby zwisały, liście będą coraz drobniejsze. Jest to właśnie taki sposób na przeżycie rośliny, ponieważ ona w środowisku naturalnym na początku pnie się po drzewie, pnie, aż dojdzie do korony drzewa i tam właśnie łapie to słońce, a następnie jego łodyga opada na ziemię, rośnie już w dół, gdzie liść, gdzie nie chce tracić energii na wytworzenie kolejnych liści, żeby dotknąć ziemi, ukorzenić się i wtedy będzie jako nowa roślina już rosła po kolejnym drzewie, po kolejnych gałęziach. Widzę, że idzie mi to już coraz sprawniej. Tutaj widać moment dodawania oczek. Trzeba tutaj pilnować, ponieważ jest gęściej i mogę przez przypadek pominąć dane oczko i wrócimy z powrotem do punktu wyjścia z zapadaniem się ścianek do środka. Filodendrony także powinny rosnąć w podłożach takich przepuszczalnych, które, żeby zapewnić im jak najbardziej warunki, jak u siebie, jak mają u siebie, że tak powiem, w domu, gdzie jest właśnie dużo części roślinnych, kory, w tym czują się najlepiej. Lubią także wysoką wilgotność powietrza, która dobiega nawet do 70%. Dla człowieka wilgotność powietrza zdrowa jest właśnie koło 65%. Widzę, że dobiegam już do końca kolejnego rzędu, więc pokażę teraz, jak zakończyć taki koszyczek. Tak wygląda właśnie ten wzór fale. I żeby zakończyć koszyczek, wbijam się w kolejne oczko, ucinam sobie nić i przekładam przez jedno, przez drugie oczko, jeszcze przez to kolejne, dla pewności, że mocno wszystko się trzyma. Przeciągam, zaciskam. I szukam w miarę luźnego oczka, gdzie mogę się wbić i schować sznurek do środka. Sznurek ucinam w miarę blisko, tak żeby go nie było widać. I gdybym zrobiła więcej tych rzędów, koszyczek byłby gotowy. Można go ozdobić na przykład kokardkami, koralikami, co dusza podpowiada. Myślę, że dobrze wytłumaczyłam, jak zrobić koszyczki w tych dwóch sposobach. Dziękuję za uwagę i do widzenia.